No cześć, witajcie. Jestem dzisiaj w Loser na pokazie samochodów. Stwierdziłam, a co tam? Co prawda są to samochody od dealera, więc raczej to bardziej pospolite, a też nie tylko, bo stoją też samochody około 50 tysięcy, nie tylko. Ale niemniej, no dobra, przejdę się kawałek, wam pokażę, co tu stoi fajnego. Dla niektórych być może fajne, dla niektórych nie. Orzeknijcie sami, jakieś atrakcje dla dzieciaków, proszę bardzo. Wszystko do osiągnięcia. No zaczynamy od takich maluchów. Zobaczcie, taki standardowy dzieciaczek. A co tam? Zrobię to wam w trakcie szybkiego przelotu. Albo no, aż tak nic mocnego nie ma, żeby wam tu specjalnie prezentować. Jest kilka fajnych rzeczy. Na przykład ta S3-ka stosunkowo z 14 roku, zobaczcie. Albo Leon FR wersja oczywiście. Tu znowu jakieś maleństwa. Chociaż, no nie powiem, że tanie. Ale to widać, muszą być jakieś młodsze rocznikowo. Natomiast zobaczcie sobie tego paska B5. Oczywiście w Airline. No i oczywiście nie tani, nie? No bo to jest też 50 tysięcy prawie. No tutaj już Volviak. I tu już mamy grubo powyżej 50 tysięcy. Zobaczcie wykończenie maski. To jest rocznik 20, czyli prawie że nówka, słuchajcie. No i kolejny Volviaczek. Oczywiście full LED z takich gadżetów. No i tu już mamy troszkę więcej, nie? Bo to jest XC60 doładowany z silnikiem T8 z napędem na wszystkie koła, małe 70 tysięcy, nie? Zobaczcie. A tym razem C90 z 19 roku, słuchajcie, małe 65 tysięcy. Ciekawa opcja, prawda? Samochodów u lokalnego, tak naprawdę wiejskiego dealera. Chociaż no, wioska ma 15 tysięcy, więc w Polsce byłoby to miasto. Więc zobaczcie. Tiguan, taka mała bestyjka. Zobaczcie, tu jest normalny amfiteatr, gdzie odbywają się koncerty, jakieś wydarzenia dotyczące ważniejszych ludzi tutaj, powiedzmy, z miejscowości. Parę razy robiłam już tutaj zdjęcia, więc mogliście to widzieć wcześniej na moim kanale. A może pójdziemy sobie zobaczyć tą BMW, co? Bo tam myślę, że będą stały najciekawsze modele. A na koniec zostawimy krótką atrakcję, do której jest wielka kolejka. Ale postaramy się tam jakoś przebić. Słuchajcie. I co tu mamy? O! 225. Widzicie? Tyle kosztuje czwórka w wysokim wykończeniu M-Sporta. 70 tysięcy. Zobaczcie.
A warto dopowiedzieć, że ta czwórka jest z 2021 roku. Zobaczcie. A co tu nam stoi? Tyłem pięknie pokazane. Kolejny Wolwiak. 90, jak myślicie? Tak, chyba tak. Zobaczcie to czoło. Grubo, nie? Zobaczcie. Dokładnie 90.2.0 z silnikiem T8 z 2021. O, grubo. A tam co mamy? Słuchajcie. Co to jest? Cupra? Nie, Jack. Zobaczcie Jacka. Jack z 18 roku, F-Pace. Zobaczcie tego cudaka. To jest też duże. No i taka ateka standardowa, słuchajcie. No dobrze, ale tak jak wam obiecałam, idziemy w tej chwili do największej atrakcji tego pokazu. Jak widzicie, cały plac gęsto zastawiony. Nawet wielkie zainteresowanie ludzi się tutaj pojawiło. Zobaczcie, to jest największa atrakcja dzisiejszego eventu. Jest tu dokładnie, słuchajcie, to jest symulator bolidu F1. Dzieciaki mogą sobie tutaj pośmigać. Flaga stop. Przyczepiłam się, słuchajcie, kawałek. Zobaczcie. OZ Racing. Symulator Hondy. Fajne, prawda? A no właśnie, jak widzimy, tu jest McLaren MP4-23, w którym Mercedes z Hamiltonem startowali. Grand Prix 87. Zobaczcie, auta i legenda. Fajna, prawda? No to taka atrakcja głównie dla dzieciaków, słuchajcie. Ale niemniej jest to fajnie zorganizowane. No i oczywiście kolejka, nie? Bo wielu z dzieciaków chciałoby się tu przejechać. No, oczywiście Red Bull. Zobaczcie docisk. No oczywiście sliki, nie? Bo muszą być. Zobaczcie. Obciążenie. No i tu nagrody dla dzieciaków. Osoba, która wygra prawdopodobnie najlepsze okrążenie, może odebrać nagrodę. Dokładnie. Każdy robi dwie rundy i mamy potem losowanie. No dobra, słuchajcie. Ja wam dziękuję za wizytę ze mną w amfiteatrze Birmansdenen, Open Luchtheater Birmansdenen w Losar. I zapraszam na następny materiał. Cześć.